Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kilka pytań do pani Jola Marcinak, tygodni Płocki. Dzień dobry pani Jolu. Dzień dobry. Panie Gazeta panie wyborcza, Adam Małachowski. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Zapraszam Państwa do udziału w bardzo fajnej zabawie, szczególnie kibiców płockiego sportu. Nie tylko płockiego sportu kibiców, ale również tych, którzy są sympatykami sportu, do udziału w plebiscycie. Najpopularniejszy trener i najpopularniejszy zawodnik. Pani Jolu. Zgadza się? 15 zgadza zawodników, 7 trenerów. Dokładnie. Jak możemy oddawać głos? W, dwa sposoby są na to, żeby oddawać głosy. W gazecie wyborczej w, codziennie, a w tygodniku Płockim w każdy wtorek jest kupon, który wystarczy wyciąć z gazety, zaznaczyć jednego zawodnika, jednego trenera, na którego oddajemy głos i przynieść do redakcji, do jednej z redakcji albo wysłać. A można też Wysłać smsa, ale tutaj wolałabym, żeby Adam wytłumaczył zaraz, Adam, o co chodzi, obzęd. bo ja nie pamiętam. Natomiast tych adres, e, ciekawe, redakcji jestem, Stary Rynek. Stary Rynek 27 i Królewiecka 12. I Królewiecka 12. To jest, to było. I Królewiecka 12 e, 15 e, zawodników, 7 trenerów. O zawodnika zaraz powie e, Jola Marciniak, czy Adam Małachowski? No możemy y, na, na zmianę na, będzie. Na eee... Dobrze, jak oni i skąd oni e, zostali wybrani, ale niemniej jednak wracamy do tego losowania. Bardzo głosowanie, głosowania. bardzo proszę. Głosować można też za pomocą SMS-ów. Każdy kandydat, każdy sportowiec czy trener ma przypisany prefiks i odpowiedni numer. Prefiks, jeżeli chcemy głosować na sportowca, to jest TPS. I numer kandydata. W przypadku trenera jest to TPT i numer kandydata. Z każdego telefonu można wysłać dowolną ilość SMS-ów. Głosowanie trwa do 4 lutego do godziny 26.59. Zachęcamy bardzo gorąco, bo wiemy, że to głosowanie cieszy się dużą popularnością. Zróbmy frajdę naszym sportowcom, ale też trenerom, którzy przez cały rok bardzo ciężko pracują na treningach. Zdobywają medale tytuły. Też ku radości nas. Wszyscy oni walczą w barwach płoskich klubów? Ho, Czy to... jest tu ktoś? Pytam panią Jolę, bo być może. To jest bardzo jest trudne płocka. pytanie, dlatego że jest. przede wszystkim chcieliśmy, żeby to byli płoczanie bo wiadomo, no, jesteśmy z płocka, więc zależy nam na tym, żeby to byli płoczanie ale mogą to być ludzie z innych miast, natomiast występujący w polskich klubach. Także nie byliśmy jakoś, że tylko. Aha, miasto. czyli soldacy bardzo się tak. cieszę z tego. Reprezentują powodu. 14 dyscyplin i tylko, żeby już nie przedłużać, to powiem, że. Y o ich sukcesach piszemy w każdym numerze, praktycznie wyjaśniamy, co zrobili, za co Czyli mamy się przybliżyć. Tak rozumiem. jest, dokładnie. Tak samo i o trenerach, co ich podopieczni wywalczyli w tym, w ubiegłym roku i za co warto właśnie oddać na nich głos. A nie chcę mówić więcej, dlatego A że Adam mamy. A o czym pisze? W, 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 chciałbym się tutaj skoncentrować, ponieważ przy wyborze, doborze kandydatów do naszego plebiscytu też kierowaliśmy się nie tylko sukcesami, tytułami, które zdobywali w ubiegłym roku, ale A to też ciekawe. takimi cechami e, charakteru, e, ludźmi, no proszę, daj przykład. O, osobowościami, ludzi, e, ludźmi sportowcami, którzy są związani z tym e, miastem, klubem, oddani są barwą e, klubów, które, które reprezentują. W, w przypadku e, Wisły Płock chodzi tutaj mi o dwóch bramkarzy e, Wisły Płock, e, Seberna Kiełpina który w Pocku już szósty rok jest. Gra dla Wisły przeszedł z Wisłą od tego najniższego progu, z, od, od drugiej ligi do ekstraklasy. Więc przeżywał te wszystkie radości, wie, zżył się z tym klubem, wie jakie, jakie problemy po drodze towarzyszyły i, i klubowi. I drużynie, zżył się z tym miastem, jest szanowany przez, przez kibiców. Co ciekawe, no, przygotowując też taki materiał o, o Sewerinie Kiełpinie, no, chyba to jest taka też ciekawostka, że to jest człowiek, który jest rodowitym kaszubem, wychował się na Śląsku, a teraz gra w, w Płocku. Więc, biorąc pod uwagę te, te dwie cechy, to, że jest rodowitym kaszubem i Ślązakiem, a to zawsze. Były e, nacje, które są znane z tego, że to są ludzie pracowici, wytrwali, konsekwentni, więc to wszystko można zauważyć w przypadku gry Sabrina Piłpina. Ja on te wszystkie cechy prezentuje na boisku i za to go chyba też szanują kibice. A w przypadku Marcina Wicharego, który też jest rodowitym przecież e, ślązakiem, bo on pochodzi z Zabrza. E, ja spotkałem się z taką opinią, że koncern Peżot ma w swoim herbie lwa, my w Płocku mamy swojego Marcina Wicharego. I to chyba oddaje wszystko na temat Marcina jego charakteru, jego, jego takich cech, które No prezentuje. skoro o Marcinie to on się już tu osiedlił, czy? No już jest, jest 14 tak? 14 od do 2014 roku w Wiśle. już jest to jest to jest człowiek, nasz, który się dwie sylwetki. No tak, to ja muszę Ale Ale ja jeszcze do dodam się, telewizor, Dodam, jeszcze dodam telewizom. Ten plebiscyt to nie jest tylko jego... Jego na przykład bramki, jego punkty, jego walka zdobyta na arenie polskiej czy międzynarodowej. To jest też fajna zabawa, która przybliża nam sylwetkę. Dowiadujemy się dużo więcej o tych ludziach. Poznajemy ich życiorysy. To właśnie ten plebiset ma przybliżyć sportowców bliżej nas, bliżej naszego serca. Proszę o tej dziewczynie. No bo to jest jedyna kobieta. W tym całym zestawieniu Martyna Lewandowska, lekkoatletka. To tak jest dziewczynka. No, przepraszam się no, do... kończy 18 no, ko a, lat w tym to. roku, więc e, tak, jest to kobietą. Tak, tak, tak. I miała naprawdę, musiała pokonać bardzo wiele przeciwniczek i w kraju i za granicą, żeby dotrzeć do, srebr... do drugiego miejsca na podium Srebrnego Medalu Mistrzostw Świata. Zdobyła w Kenii. Najrobi na zawna mistrzostwach świata był to największy sukces w historii płockiej lekkoatletyki. Ponad 50-letnia i historii polskiej tak. lekkoatletyki jest to sukces y no, historyczny, tak, nieprawdopodobny. Tak, Myślę, że telewidzowie e, pamiętają nagranie e, z Lewandowską, gdy robiliśmy na stadionie. Rzeczywiście godna uwagi dziewczyna i ona, mimo że tutaj już te 18 lat. E, to wie, czego chce, naprawdę. To jest tam no, bardzo wie, solidna, i rzetelna dziewczyna. Realizuje swoje plany. Tak, i marzenia. Podziwu godnym, Myśmy tutaj podziwu. powiedzieli o trzech sportowcach i teraz tak, jakbyśmy sugerowali. Nie chciałbym, żeby telewizor, którykolwiek, m, e, e, powiedział, że kogoś ominęliśmy. Inni też są godni uwagi. No, wszyscy proszę, kolegówi, są godni z, uwagi. Z, koleżanki, z koleżanki, to jest, koleżanki, Joli. To jest zdecydowanie... A, przepraszam. No właśnie, Nie, no, no, są cię, zdecydowanie o... godni uwagi. Po prostu różni kibice preferują różne dyscypliny i lubią różnych sportowców. Daliśmy szansę praktycznie każdemu kibicowi, że może sobie wybrać z tej listy, którą przygotowaliśmy, tego, którego uważa, że warto cenić. A już mówiąc o tym, właśnie już zaczynając mówić o tej ocenie, to to jest bardzo ważne, bo w tym roku po raz pierwszy od kilku ładnych lat udało nam się zebrać fajne nagrody dla czytelników, dla uczestników naszego plebiscytu. Już rozdaliśmy upominki od Wisły Płock. W tym tygodniu mamy. W tym tygodniu będą nagrodami koszulka Szymona Marciniaka z autografem i piłkarzy ręcznych plażowych. No ja nie muszę przedstawiać, ale ktokolwiek by nie wiedział, być może jedna osoba, no to mówmy Szymon Marciniak jest. Sędzią międzynarodowym, który jedzie w tym roku na mistrzostwa świata w piłce nożnej i można w tej koszulce oczywiście te mistrzostwa potem oglądać. Poza tym będziemy mieć koszulki reprezentacji Polski z autografami Wisły Płock. Orlen Wisły, Płock. I to wszystko bym... w trakcie, tak. do 4 ale, lutego. Ale, żeby tak, dostać tak, tak. coś takiego. Krem tak, dla krem. Na to koniec nie, głosowania nie... No. będzie... Y samochód e, na weekend e, do wygrania, będzie to Ford Mondeo. Piękna, czarna limuzyna. O mocy Aha. 184 koni mechanicznych, więc będzie można śmigać po Polsce w weekend do e, Co trzeba zrobić, no no, właśnie, żeby, bo to jest żeby, ważne, żeby te nagrody, e, co tydzień stanąć przed szansą zdobycia jednej z, z tych nagród? E, należy rzeczywiście zagłosować, czy to za pomocą kuponów, czy to wysyłając SMS-a. E, po czym należy wysłać maila e, i to jest mail listy maupa@gora.pl lub na jola@marciniak.maupa.wp.pl i odpowiedzieć na pytanie dlaczego e, kandydat na którego głosowałem głosowałam E, powinien zostać najpopularniejszym sportowcem, trenerem 2017 roku? No, odpowiedź nie jest taka m, zbyt trudna, ale będą ciekawe odpowiedzi. już są e, ciekawe, e, ciekawe. Już no, są więc, ciekawe. Więc, więc powiedz mi, jakie te odpowiedzi powinny być, żeby taką nagrodę zdobyć? Najlepiej, jakby były e, krótkie, przede wszystkim a, krótkie, proszę. ale doceniające tę osobę, na którą oddajemy głos. Standardowe. No prawda? tak, bo bez tego maila, na który trzeba wysłać na jeden z adresów. To no nie można brać udziału w losowaniu nagród. O, mówmy. No rozumiem. Otwarcie. Tak. Dobrze. A regulaminy są na naszych stronach, także jak ktoś zapomniał, to na stronach internetowych Gazety i Tygodnika można również w papierowych wydaniach również znaleźć wyjaśnienia, jak to się robi, żeby. Zdobyć. Macie swojego faworta pani Jolu? Nie. No proszę. Nie, naprawdę nie. Ja doceniam wszystkich. Ja kocham i doceniam wszystkich sportowców. Naprawdę nie mam. Nie dlatego, że nie chcę zdradzać, broń Boże, Adam się tutaj już powiedział, że bramkarzy najbardziej lubi. Ja w obronie nie, nie, dziewczyny nie, nie przepraszam, nie, nie, nie najbardziej. On zasugerował. Chodzi o kryterium wyboru. I tutaj chodzi mi o, o kryteria doboru kandydatów do, 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 tak? do plebiskowy. Ale, ale nie, nie... nie, naprawdę nie mam kandydata swojego własnego. Jak będę głosować, to na każdego. Po kolei oddam po jednym głosie, e, powiem, żeby go zrobić. Mamy się od wielu lat z Adamem też twój kandydat? No proszę powiedz kto. To jest piętnastka sportowców, która jest nominowana. Wszyscy dla mnie. Sportowcy. E, macie po 10 sekund. Trenerzy godni uwagi. Cała siódemka, właściwie ósemka, bo na jednym z miejsc jest dwóch trenerów. Para, trener Janiszewski i trener Jankowski, którzy zdobyli Mistrzostwo Polski Juniorów w piłkę ręczną. Pozostali są wszyscy pojedynczo, no ale to warto oddawać i na tych, i na Kto tych. Kto tam jest jeszcze trenerem? Też godnym uwagi? Ja... Y nie pomogę niestety kibicom w, w tym trudnym wyborze. E, niech suger sugerują się tylko własnym zdaniem e, w, w, przy wyborze. Okazuje się, przykład. szanowni telewidzowie widzą, że temat jest bardzo interesujący, bardzo gorący i możemy sobie na przykład my, y, tak się zabawić w swoją sugestię. Według mnie powinien wygrać ten, ten bądź inny sportowiec, a może i nasza lekkoatletka z trenerów. Też może ktoś. Mamy swoje typy. Ciekawe, czy one się sprawdzą. I warto w o tym napisać. I warto o tym napisać, a potem przeczytać w tygodniku Płockim w gazecie wyborczej. Dziękuję Ci. No wam i wygrać. Do studia. Dziękuję Ci nam za przybycie. Dziękuję bardzo. Nie uprzedziłem Was wcześniej, że już musimy kończyć po prostu. <śmiech> <śmiech> a moglibyśmy tak jeszcze chwilę porozmawiać. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. A ja Państwa zapraszam na następny program. Kilka pytań do.